Kolejna niesamowita osoba chce pokazać całemu światu, że bieganie to sport, który może uprawiać właściwie każdy. Niewidomy maratończyk Marcin Grabiński postanowił pokonać trasę z Berlina do Poznania w zaledwie 3 dni. Marcin Grabiński nie widzi, ale to nie przeszkadza mu w bieganiu. Jego biegowa kariera nie jest bez sukcesów. W 2013 roku został mistrzem Polski osób słabowidzących i niedowidzących. Drugi etap biegu o długości 107 km zakończył się w Kwilczu. Przed wyruszeniem do Poznania gościliśmy maratończyka w Centrum Kultury i Edukacji. To znaczy, wsparcie największe dla nas to jest to, co robimy. Dlaczego to robimy? Tutaj może Marcin, bo to jest Marcin. No właśnie, cała idea, pomysł i... Bo generalnie tak, zależało nam też, żeby spotkać się tutaj z tą młodzieżą, no żeby powiedzmy to też było z jakimś przekazem dla tej młodzieżówki naszej. No suma summarum, troszeczkę nam się powykruszali, ale że tak powiem, wytłumaczyliśmy, ani państwo, ani my większego wpływu, że tak powiem, na to nie mieliśmy, no niestety z pogodą do końca nie wygramy, ale cieszymy się, że możemy tutaj was gościć, chociaż... Dokładnie, niech pan przeprosi tą młodzież, bo to czasami jest... siły wyższe, że tak powiem. Organizm człowieka czasami mówi dość i musi człowiek odpocząć i zregenerować się, i choćby nawet serce mówiło, że chce dalej, no to musisz powiedzieć na chwilę stop i odpocząć, nie? No, tutaj jednak musieliśmy chwilę zregenerować się, bo inaczej to byśmy chyba nie wiem, czy byśmy wyruszyli w dalszą trasę, nie? No właśnie. Nie wiem, czy mówisz, czy jeszcze... przybiliśmy. Proszę? Mówiłeś, jak tutaj przybiliśmy? No już 6.40, tak. 6.40. A kolejny cel? Gdzie udajecie się? Poznań. Jak chcemy dzisiaj już być w Poznaniu. No macie, ja muszę być o 22.30 w autobusie do Zakopanego. Dzisiaj do Zakopanego? Tak, ja do Zakopanego, bo mam rodzinę tam. Wystarczy powiedzieć, że przeciętnie 33 km, nawet pierwszego dnia 33 km zrobimy w granicach 3 godzin. Wczoraj zrobiliśmy ostatnie 30 km 6 godzin. Także to był bardziej marsz niż bieg. I te godziny przyjazdu tutaj cały czas przekładaliśmy. Najpierw myśleliśmy, że będziemy o 3, czy tam 2, potem 3, potem 4, a my w lesie. Tak, tego się nie przewidzi, bo tej trasy też no, można oczywiście w internecie ją zobaczyć, czy tam osoba wiedząca to ją zobaczy, ale to jest ciężko, jeżeli tam wyglujesz i ci wyjdzie piesza, no to masz nadzieję, że jest tam jakaś ścieżka, czy jesteś tam, tak, ani pobocza, ani niczego nie ma, to jest straszne. Jeżeli tam macie jakiś działaczy, którzy tam działają, to warto pomyśleć o ścieżkach tutaj, no. To będzie fajna rzecz. A były chwile zwątpienia, kryzysu? Cały czas. Cały czas są. Nieodłączne. To jest co kilka kilometrów się pojawiają. Nie, muszę cały czas. Znaczy nie będzie cały. Ma bardzo mocną psychikę i bardzo zależy mu, zresztą mi tak samo. Wiadomo, w pewnych momentach jest ciężej, ale się wspieramy. Wiemy, że musimy to zrobić. Bo gdyby to były zawody, gdyby chodziło o jakieś miejsce, to zgodnie stwierdziliśmy, żebyśmy zrezygnowali, odpuścilibyśmy, to nie warto jest tego. Natomiast bardzo nas cieszy to nagłośnienie tej sprawy, że to stowarzyszenie, które opiekuje się tymi niepełnosprawnymi intelektualnymi, coś z tego być może będzie miało. Ten rozgłos pomoże im w realizacji dalszych planów, o które mi tak naprawdę chodzi. Ktoś musi być inicjatorem pewnych pomysłów, a potem realizacja to czasami tworzy się sama. Ja początkowo myślałem, że kiedy wyszedłem z tym pomysłem, myślałem, że to będzie taki, zrobię ten bieg, troszkę go nagłośnimy, może znajdzie się jakiś sponsor, jeden czy dwa, bo to stowarzyszenie już jest dość znane w kręgu tam poznańskim, więc myślałem, że to jakiś efekt odniesie, jakiś może sponsor się znajdzie, bo to się czyta, że ktoś tam zapłaci, jak ktoś przebiegnie, czy te kilometry, że znajdzie się jakiś sponsor, jakiś filantrop, bo przecież ludzie mają ogromne sumy pieniędzy, które po prostu mogą przeznaczyć na takie rzeczy, czynić dobro. No i okazało się, że ruszyłem tą akcję i z każdym dniem ona się coraz bardziej rozkręcała, a teraz kiedy biegnę i jestem już coraz bliżej mety, ona się coraz bardziej rozkręca, że tak powiem, i teraz jest o tym głośno. Tak słyszę, tak mi mówią ludzie, bo generalnie my telewizji nie oglądamy, a nie słuchamy mediów, bo zajmujemy się teraz tylko i wyłącznie naszym biegiem. Skupienie jest jeszcze na... No, dokładnie. I to tak... Mam nadzieję, że to naprawdę odniesie efekt, bo o to mi chodziło. Ja tu jestem jakby najmniejszym ogniwem tego wszystkiego. Ja tu jestem tylko i wyłącznie po to, żeby to przebiec i zainteresować paru ludzi, że jakaś osoba niepełnosprawna, czy ja nigdy się nie nazywałem osobą niepełnosprawną, jedynie tam jak kolega się zaśmialiśmy się przy śniadaniu,
Że jak to powiedział Marek? A, że ja tylko widzę, że aż widzę w 5%, nie? Tak? Nie wiem, tak było. No, jakoś tak, że ja nie jestem niewidomy, tylko ja tylko widzę w 5%. Jesteś widomy w 5%. No, dokładnie, że jestem widomy w 5%, nie? Że nie niewidomy, czy tam nie słabo widzący, tylko ja jestem widomy w 5% i to wystarczy, nie? To wystarczy. Dokładnie. Do realizacji tych celów. Tak, nie ma, pewnie przyszedłem do mnie o ręki, nogi, czy jakieś inne części ciała, też bym dał radę. Wymyśliłbym w jakiś sposób. Zawsze. Głowa musi myśleć i reszta... Ciało ci podpowie, co dalej robić, nie? Tak. Także umysł musi pracować, nie? A umysł bardzo fajnie pracuje przy wysiłku fizycznym. To jest bardzo no bardzo, bardzo fajnie, że tutaj podjęliście taką inicjatywę. No i myślę właśnie z przekazem dla młodzieży też myślę, że rozchodzi się o to, żeby młodzi ludzie też, że tak powiem, inaczej spojrzeli. Poniekąd pan Marcin mówi o sobie, że jest osobą pełnosprawną, tylko widzącą powiedzmy w 5%. Ale żeby tych ludzi też niepełnosprawnych traktowali niejednokrotnie jako pełnosprawnych, czy no ja przyznam się szczerze, na pewno bym się nie odważył i nie zrobiłbym takiego wyczynu jak pan Marcin, no bo fizycznie pewnie odpadłbym po 5 kilometrach, także tutaj naprawdę chylę czoła. No i jesteście dowodem na to, że można pokonywać te bariery, tak, które są. No i jesteście, mówię, tutaj możecie być autorytetem dla niejednych młodych czy to starszych ludzi, tak? I doskonale pokazujecie, że nie należy się poddawać, tylko siła woli i otaczająca grupa ludzi, wsparcia przy tym. No i można fajnie żyć, nie? Znaczy to też zawsze powtarzam i to jako pracujący rehabilitant, masażysta. Zawsze mówię moim pacjentom, że niepełnosprawność i twoja bariera tkwi tylko tu, w głowie. Jeżeli ty sobie ją stworzysz w głowie, to ty będziesz ją potęgował, że ta bariera będzie coraz się bardziej rosła. A w moim przypadku, czy tam staram się ich wytłumaczyć, że tej bariery nie ma. Nie ma żadnej bariery. Ty ją tworzysz i ty zrób to, żeby ona była jak najmniejsza, a potem będzie coraz lepiej. Dokładnie. Biegam, bo nie widzę przeszkód i jestem na tak. Pod takim hasłem Marcin Grabiński, niewidomy maratończyk, przemierzał dystans z Berlina do Poznania. Mimo dramatycznych zwrotów pogodowych, zgodnie z planem pokonał trasę w 3 dni. Dziś dotarł do stolicy Wielkopolski, a biegł z przewodnikiem, który biegowi nadawał tempa. Biegnę, bo nie widzę przeszkód. Tak? No to jest takie moje motto życiowe, że po prostu ja nie mam żadnych barier. Nie ma dla mnie żadnej przeszkody, aczkolwiek tam widzę w 5-6%, dlatego takie motto, które może zmotywować innych też do działania i do zrobienia czegoś, o czym marzą. Bieg rozpoczęty 3 dni temu w Berlinie ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, w tym podopiecznych poznańskiego stowarzyszenia na tak. Marcin Grabiński wystartował z siedziby niemieckiej fundacji, która organizuje już od 7 lat tak zwany Run of Spirit. Jest ambasadorem tej imprezy. Kończy swoją trasę w Poznaniu, gdzie podobną imprezę biegową organizuje w maju właśnie stowarzyszenie na tak. W ten symboliczny sposób ma połączyć 2 wydarzenia o tej samej wartości. Spotkanie osób niepełnosprawnych i sprawnych, zmierzających razem do jednej mety, którą jest integracja. Z opóźnieniem, już po zmroku, mimo wszelkich możliwych przeszkód pogodowych, czyli deszczu, grabu, śniegu i wichur, Marcin dobiegł do mety, czyli do Poznania, no i do tej symbolicznej także.